W tej chwili, tak jak wygląda najstarsze skrzydło zamku, gdzie jest najbardziej zachowany, czytelny, dawny układ, jest mało atrakcyjny turystycznie. Poza tym wnętrza są takie dość socrealistyczne. One bardziej nawiązują, chyba niechcący, do drugiej połowy XIX wieku i do wystroju, jaki tu panował za czasów pruskich, aniżeli do czasów dynastii Gryfitów. To jest duże i ważne przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o jakby zakres taki finansowy, to jest jedna z większych realizacji w naszej karierze. Natomiast no, może nie najbardziej skomplikowana, bo tak bardzo złożone dzieła to już mamy za sobą i wiemy, czym to pachnie. I mamy świadomość, że na pewno wszystko gładko nigdy nie na takich złożonych projektach nie przechodzi. Trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju problemy, ale jesteśmy od tego, żeby wspólnie z inwestorem, z jego ludźmi rozwiązywać te problemy. Jest to bardzo duże przeżycie, tym bardziej, że ja jestem związana z Zamkiem Książąt Pomorskich od 25 lat. Znam doskonale firmę, pamiętam lepsze i gorsze czasy. I to, że możemy w tej chwili mieć wpływ na nowy wizerunek skrzydła, że możemy nawiązać do jego historii, że sarkofagi wrócą do zachowanej XIV-wiecznej nekropolii książęcej, że odnowimy dawny przejazd bramny. No, jest to dla nas wszystkich dużym przeżyciem. Cztery tablice pojawią się na terenie Zamku Książąt Pomorskich, ściany i skrzydła północnego. Jest to oczywiście inwestycja priorytetowa dla obecnego zarządu województwa. Inwestycja, która wystartowała z pewnym poślizgiem z przyczyn obiektywnych, natomiast mamy nadzieję, że zakończenie będzie planowe i będziemy dumni z tego, jak nasz zamek zostanie zrekonstruowany, ale chcielibyśmy również, żeby zamek był taką wizytówką dla całego naszego prężnego województwa. Dziękuję.